Panowie, 14:30 miały być niegonione, ale coś tam innego robiliśmy. Mariusz, weź mi tutaj, załóż moją siatkę. Co? Załóż ten bolec. Zrobiliśmy im wloty, zobaczcie. Tu już zamknięte. Dzisiaj Budapeszty. Pół stada wylatało, półtora godziny. Ale to się spłoszyło, dobra, jedziemy z nimi. Dobra, jedziecie! Cygany, cygany! No co jest? Co jest? Co tutaj? Hop! 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 Jazda! Weź trzymanki! Aż się ostracza! Hop! 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 W koronie miałem jednego, nie wiem czy mam jeszcze? Chyba nie ma już, bo Jaszczop trafił. Jaszczop w tym roku nabrał mi troszkę. Hop! Hop! No na to czekasz. Będą teraz zobaczyć, jak będą wchodzić. Troszkę już je wyrobiłem. Trzeci raz je gonię osobno. Albo czwarty. Jest coś tam? Nie ma nic. Zobaczcie, i tak chodzą sobie cyganki. Cyganki. A z nimi szarbata, bo to one to... Ale dobrze, bo już razem pracują, ale zaraz znowu zaraz wykrakam i będą zaraz rozbite. Gramy troszkę. 10 minut im damy lotu. Jastrzębia nie ma. Jastrzębia nie ma. Zobaczcie, podnoszą się. Gdzie one tu? Na przybliżeniu, bez przybliżenia. Idą ładnie? Tak. Jak na trzeci raz gonione, nie? Szarpią się, nie? A, się zderzyły. Z tym dosiadem. Nie, te podnoszą się do góry. Ale ładnie pracują, panowie, ładnie pracują. Są nakarmione, były karmione o godzinie 11. Przed 11, bo o 11 goniłem Budapeszta. Porobiliśmy im coś takiego. Zobaczcie, teraz jak będzie stał na rancie gołąbek, to będzie widział. Będzie widział deskę. Pocztowym też. Bo nie widziały deski. Jak stały, to one nie widziały tej deski. A teraz będą widziały. Ale poszły wysoko, fajnie poszły. Zaczynają pracować. Niech pracują raz dziennie i zamykane. Najważniejsze, panowie, żeby był rygor. Są rozpuszczane, to nie ma. A tu wam pokażę, bo na tamtym filmie będzie. Tu samczyki i samiczki zostały po słupku. Widzicie? Dostały po słupku, ale już są słupki zajęte. Tu też. Dzisiaj widziałem jak białogłówek, a tu już wszystkie świeżaki tu weszły. Białogłówek fajnie zaczął gruchać, ten o. Pocztowych dzisiaj nie puszczam, dlaczego, bo są nakarmione. Nie puszczamy pocztowych. Zaciąg mogę zakręcić z tej strony. Tygrysy pracują. Siądą. Pracuje ładnie. Zakręcimy. Jedną stronę zakręcę. Ty, wyrobiłem je troszkę, nie? Co? Jak leniwe z tymi gdańskimi, co? A Budapeszty jak szarpią. Panowie, tak szarpią, zobaczcie. I troszkę odchodzą, nie? Na te 20 metrów. Nie, z 50 metrów odchodzą sobie. Szarpią, szarpią. Tam gdzieś się opuszczają. Idą tu. Ale muszę wędkę ogarnąć i wędkę stawiać. Wiesz, one muszą być na wędce goniane. Wędka musi stać w powietrzu.
żeby one wiedziały, że nie mogą wracać. Wędka jest ściągana. Tu jest sam ciemny, panowie. Nie ma żadnego koloru, nie ma nic. Nie ma nic. Szarpią, fajnie szarpią. U mnie jeszcze lęgów nie ma. Na początku marca puszczę je na lęgi. Nie ma tam lęgów. Lęgi tak nie będą duże. Ja sobie uchowam, nie wiem. Niedużo. Mam ich sporo. Ze 150 sztuk starczy. No jak nie to z 200. 100 jasnych. Mówię 100 jasnych. 100 Budapeszta i ciemnego ze setkę starczy. Obrączek nie muszę chyba zamawiać. Mam z tamtego roku. Zawsze zamawiałem po 400-500. Co z tymi gębiami robić? Trzeba będzie lutować. Gębniki mam mniejsze. Ale tak widziałeś po skrzydełkach, ty, co? Dobrze. Nie, prawa, lewa i na drzewo. Borusi, widziałeś? Wyrzucone, nie ma, jest selekcja silna. Nie ma tam, gdańskie siedzą. Zobaczcie. Te 10 minut to muszą wylatać bez problemu. Jeszcze jastrzębia nie ma. Nie będziemy długo nagrywać. Ale one mi się podobają, wiesz dlaczego? Do schodzenia, nie? To są torpedy, nie? Tylko bym krzyknął, żeby schodziły i jeden zjedzie, nie? To człowieku się zabijają do zejścia. Bo Budapeszt widziałeś, co dzisiaj zrobił, nie? Część zeszła, a część nie odkręciła i poszły. Z sąsiadem muszę zadzwonić do sąsiada, zrobimy chyba ścinkę u sąsiada, samego ciemnego. Co złapie, to złapie. Żeby się przetarły. Nie wiem, teraz pogoda. Dzisiaj była ładna pogoda na podpust, nie? Na dniach przyjadą te pocztowe, zrobimy konkursik, ale dają fajnie prawa, lewa, zobaczcie, inne latanie. Bolek, inne latanie gołębi. Na przybliżeniu. I teraz tak. Ciach, ciach. Ciach, 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 ciach. Widzieliście? Nie ma już tego węża na dole, nie? Co? Nie ma tego. Ciągnęły się, co? Duch się ciągnął jak... No i się wyrobi. I trzeci raz gonię osobno. Trzeci albo czwarty. Dzisiaj nie goniliśmy, bo te Budapeszty narobiły bałaganu. Nie chciały zejść. A tu mieliśmy wloty do przykręcenia. Zaraz zobaczymy, jak będą wchodziły na tych wlotach. Ładnie pracują. Są najedzone. Ale panowie, też jest zasada, że teraz znajdą i je zamknę. Nie ma. W gębniku nie jest za luźno, za ciasto też nie jest za mocno. Nawet nie wiem, ile ich jest. Muszę je zrobić im lot. Przeliczę je. A ten groszek dzisiaj młodziak doszedł, wiesz? To z wczorajszego oblotu. Chciałem go pokazać, ale już go nie mogłem znaleźć. Nie chciało mi się dogrywać, bo to trzeba wklejać, sklejać. Coś tam mi kolega napisał. Nie wiem, coś. Chodzą. Jak w cyrku, zał. Ale fajnie, nie? Lewa, prawa, lewa. A co ty chcesz, wilczura, psa? Chcesz tą sukę? Co? Tak? Ale nie wyrzucają się. Wczoraj goniłem, to trzy jakieś osobno chodziły. I ten straniec widzę też daje. Już chodzić, czekać, czy coś nie w gojemniku się nie schowało. Bo tu mi coś za dobrze dzisiaj chodzą. Nie, nie ma nic. Myślałem, że jakiś jest. Są tylko Budapeszty. Nie ma. Fajnie chodzą. 9 minutę chodzą. Jak pochodzą do 10 minuty, to sobie siądą same bez żadnej szmatki. 10 minut to one muszą chodzić. Nie ma tam, że nie chodzą. Ale już chcą siadać, widzę. No tak w miarę chodzę. Dobra, odkręci na prawe skrzydło teraz.
na lewe raczej. Ciach, jest na lewe i na prawe, z tyłu poszły. Ale ładnie, sam ciemny ładnie wygląda. Tutaj muszę to rzucić, wiecie co? Czaposze. Ale na razie nie ma miejsca. No, już 10 minut chodzą panowie, tak jak obiecałem im. Nie będziemy ich przeginać. Dobra. Do 11, żeby było pewne 10. Bo zawsze mnie wygoniłem, zgoniłem. Nie latamy na czas, tylko 10 minut to muszą wylatać. Bez problemu. Coś już chcą usiąść, już chcą usiąść. Zaraz odkręcicie. Się coś wystraszyły? Dobra, szmatę biorę. Nie przesiadają. Kormorana? Co? Od razu inny ruch, nie? Co? Inny ruch, one się jeszcze boją. Zobacz, panowie, tam wyleci Mariusz, mój kormoran, poleciał. Dobra, niech schodzą, teraz my idziemy. Wodę wstawiłem. I teraz chcę, żeby usiadły, to nie usiadło. Ale nie chcę ich wołać, ich sobie wyrabiają skrzydła. Mam taki środek specjalny, Jarek mi dał. Muszę im podać, to ponoć będą lepiej chodziły. To jest na skrzydła środek. Żeby związały skrzydła bardzo dobrze. Nie wiem, jak on się nazywa. Ale nie, jutro im to podam. Parę dni im podam, wszystkim pocztowym i tym. Żeby się nie zerwały. A te one się nie mają do czego zerwać. Panowie, zobaczcie, woda jest w stawie, kaczki już nie ma, przerębla takiego, jest duża woda, to kaczki już są normalnie na wodzie, one są też cwane, bo jak była mała dziurka, to wszystkie siedziały w tujach, się bały jastrzębia, a tamte śpią w Apawie, a gdzie samiec mój, gdzieś łazi, a ciurmy poszedł, opatrz, 3 kormorany, 4 poleciały, znowu przeładowały. No nie boję się. Nie będę ich wołał, bo niech chodzą, wiesz? Niech się uczą, żeby mi razem chodziły w stadzie. Żeby wypracowały sobie lot. Dobry. Co? O jest, wyszedł. Gadka o tygrysie, nie? Tygrys wyszedł, ale ogon mu zaczął rosnąć pięknie. Kaczki w tym roku wszystkie sprzedam, zostawię sobie 4 pary tylko. Nie chcę tych kaczek. Żona nie ma już kanału. Siadają panowie, siadają, zobaczymy. No i bardzo ładnie siadły. Zobaczymy, jak na tą deskę będą wchodziły nową. O, w szoku są troszkę. Buda, buda, buda. I tak u mnie teraz wygląda. Gołębie siadły, muszą wszystkie wejść. Nie ma tam. Buda i są zamykane. Buda, buda, buda. Co? W lot? A, nie otworzyłem. Masz rację. Ja im każę wchodzić. A tutaj wlot jest zamknięty. Chodź, 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 chodź. Jaj. Natalia, twoja murzynka jest jedna. Za ciemna, czarna. 3 znaki ma. Też ładnie chodzi. Wyrobiłem ją ładnie. Po tylu siedzeniach. Buda, 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 buda. Ty zjeżdżaj sobie. Buda. Buda, buda. Chodź, 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 chodź. Siatką sobie nagarniał. Buda. Buda. Ruszał siatką z góry. Buda. Buda, 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 buda. Hop, 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 hop. Zobaczcie, jak fajnie teraz wchodzą. Hop, 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 buda. Nawet nie wiedzą, że deska jest zrobiona. Chodź, 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 chodź. Buda, buda. Chodź, 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 chodź. Widzieliście, jak wchodzą fajnie? Buda, buda. Buda. To minuty i wszystko będzie w budzie. Buda! Od razu zaciąg się przesmaruje.
Buda! Buda! A jeszcze z 10. Buda! Buda! Im pozwalam wchodzić drzwiami, bo to ostatni jest oblot. Buda! Sobie może pocztowe puścimy? A chyba pocztowe jeszcze walne. Buda! 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 Ale już nie będę. Polecą, to sobie polecą. Buda! 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 Jeszcze 4. Buda! 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 Jeszcze 3. Bo te to już wejdą jak są. Jeszcze 1, 2. Buda! Jakiś mój rocznie. Buda! Tu jak już są, to już wchodzą mi. Buda! 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 No kop! 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 Jest wszystko. W gołym bliku. Dobra, damy pauzę jednak. Pocztowy walniemy. Zobaczymy jak. Mam już tylko pocztowe, wyrzucę i... Pocztowe, pauza. Woda. Hop, 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 hop. Wypad, 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 wypad. Biały gumer. Muszę go złapać. Hop, 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 wypad, hop. Wszystko już na gniazdach. Zjeżdżać. Nie będę tu wchodził z wędką ze szmatą, żeby ich nie płoszyć. Ale jak co miś w nowych dółkach siedzą. Buda! Buda! Połowy! To jest ciężkie wygodzić. Wszystkie, wszystkie. Ten jest słaby jak nic. Coś jeszcze siedzi. Jak się coś schowało, nie chce siedzieć. Dobra. U nas nie ja to. Muszą wszystkie iść. A! Telefon. Dobra, zamknięte. Zobaczymy, czy wszystkie poszły. I poszły na bank wszystkie. No mówię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No też pójdą. Czekajcie. Sześć, siedem sztuk nie poszło. A on też pójdą. Czekajcie, bata wezmę, to one pójdą. Nie ma tam leżenia. Poszło już. Jak nie poszło, to tam wejdziemy. Hop! Hop! Jazda! Czy tańczyć jak zagramy? Się nie podoba, to do ludzi. Przyjdą młode za was. I tak w tym gębniku ostatni rok jesteście. Panowie, i tak pocztowe razem
sobie świrują. Zobaczcie, jest tego troszkę. Dobra, zamykamy, żeby nie przeginać z nimi. Żeby nie przeginać. Pocztowo nie mają lekko. Muszą chodzić. Przyjdą loty i później co się zrobią? Nie? A ten już pstry, ten późny młody już siedzi na hali. On jest samiec. Myślałem, że to samica jest. Ale to on zostanie. On nie będzie lotowany. To ten jeden zostanie. A już parę sztuk widzę poszło. Bo to nie wszystkie są tutaj. A widzisz? Trzy przychodzą, sześć. Przez setka jest pocztowych, to tu nie ma ich setki. A wszystkie chodzą, nie ma na żadnego na budzie. Nie ma tu setki, nie? Co? Co ty? Ja mam tak z 15 ich, 18 takich mocnych. O, Mariusz, idziemy. Starczy. Niech se latają. O, patrz, przyszło, widzisz? 7 przyszło. Pierwsze, nie? No mówię ci, że nie ma wszystkich gołębi. O, tu przyszło. Ile? 3, 7 sztuk. Jeszcze nie wszystkie. Ale już coraz też lepiej chodzą. Bo ostatnio było tak, że dwa kółka do 2 minut i wszystko się, i część siedziała na tym, nie? Co? Lepiej zaczęły chodzić. No tak, to tak samo. Jak ty opuścisz zakład karny po 10 latach czy 20, to co, będziesz biegał? Wiesz, w oknie musisz popatrzeć na ludzi, na kolory, pomału, krokami, tak samo jak dziecko czy pies. O, masz, tu są następne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 9 przyszło. Widziałeś? A tu jakie kormorany, zobaczcie. Panowie, klucze lecą na Rosję, idzie lato, czyli idzie ciepło, ocieplenia idą. No, jeszcze siadają, niech se wchodzą. O, teraz widzisz, będą miały deskę. Widzisz, widzą ją. O, tu zobacz tego, z Elbląga. Ale że one w ten zaciąg trafiają, nie? O, zerwał się jakiś z dachu, jakiś obcy chyba. Albo może mu jakieś siły. To on tam siedzi, tu na rogu. To ten, to taki jest on mazak jakby, wiesz? Samiec. O, ma skówkę pomarańczową, myślałem, że to samica jest. A tamte, zobacz, jest 6 przyszło teraz z tyłu. Tu przyszło 6. No i sobie. Nie będą teraz wchodziły dobrze, bo je nakarmiliśmy przed robotą. Ale mogą wchodzić, bo się będą bały. Niech wchodzą sobie. O, masz tamte 6, jak zobak daj. Tu ktoś z Elbląga? Może do Przemka, może. Chodź, idziemy na tą kawę. Panowie, tutaj ogarnęliśmy, zobaczcie, tu pierdolnik. To było tragedia, nie? I tu skrzynki zabrałem. Skrzynki dałem tam, złom dałem tu. Jutro tu ogarnę. Zabiorę się za podwórko trochę. Tutaj ogarnęliśmy to. Naprawdę jest pierdolnik. Tutaj ogarnęliśmy to. Tu teraz mam miejsce. Skrzynki dałem tam i tam jest złom. Jeszcze kurwa zahaczyłem w lamp. Ja myślałem, że przyrysowałem samochód dla klienta. Tam dałem te skrzynki. Te złomy wyjdą. Zobaczcie, skrzynki niech se tam będą. Tu jeszcze to posprzątam. Będzie elegancko. Dobra, my idziemy na kawę. Pozdrawiamy. Komu się podobał film, panowie, to dać kciuka. Ja oddam kciuka. I tak to wygląda u Andrzejka. Do zobaczenia. Panu Mariuszowi zimno, bo kaptur założył. Co? Chłodno, dobra, chodź. Pozdrawiamy i do zobaczenia z Elblągowa.